Pomimo licznych apeli i informacji wciąż nie brakuje osób, które dają się oszukać w sieci. Straty, jakie ponoszą z tego tytułu, są bardzo dotkliwe. Dlaczego dajemy się oszukać? Zapytaliśmy Ostrowczan. Tu ludzie są takie łatwowierne, ja to nie klikam, wszystko jak coś ja mi przyjdzie, to usuwam od razu i nie ma żadnych, bo przysyłają oczywiście, na gry, na wszystko, ale ja wszystko kasuję. Ja bym się nie dała, tak myślę. Ale nie wiem, naprawdę, naiwni są, może znerwicowani, ktoś podejdzie, umie, ma takie podejście, no. Złodziej teraz to jest wykwalifikowany człowiek, on potrafi zmanipulować, tak bym powiedziała. Oszukują na policjanta, na wnuczka, tak, na pracownika tak. Banku, na co trzeba uważać? Żeby nikomu nie dawać pieniędzy. Jak są niedouczone, to jak nie klikają sobie, ja tam nie klikam w żadne linki. A co trzeba zrobić właśnie, żeby się nie dać oszukać? No trzeba myśleć po prostu, nie? A trzeba myśleć w sposób, w jaki działają oszuści. Wówczas znacznie łatwiej będzie nam zapobiec takim sytuacjom. W miniony piątek 39-letnia mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego uwierzyła fałszywym pracownikom banku w historię o zagrożonych środkach finansowych na jej koncie. W godzinach dopołudniowych odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się, że jest pracownikiem banku i poinformował ją, że na jej rachunku bankowym ktoś złożył przelew na kwotę 3,5 tysiąca złotych. W trakcie rozmowy dla wiarygodności całej tej informacji mężczyzna przysyłał kobiecie wiadomości SMS, które są przypisane do jej banku. Kolejno była ona przełączana i rozmawiała z dwoma innymi fałszywymi pracownikami banku. Również tutaj w tle słyszała muzykę, która jest charakterystyczna dla jej banku, co też uśpiło jej czujność. Zmanipulowana kobieta utworzyła subkonto, na które przelała ponad 9 tysięcy złotych. Policja prowadzi czynności mające ustalić sprawców tego przestępstwa. Pamiętajmy, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto rozłączyć się i zadzwonić do swojego opiekuna banku, bądź też wykręcić numer telefonu z klawiatury swojego aparatu do banku. Nigdy nie odzwaniajmy na ten numer telefonu, który przed chwilą otrzymaliśmy zgłoszenie, bo tak jak wspominałam, oszuści no niestety podłączają w taki sposób numery telefonu, że wydaje nam się, że dzwonimy do swojego banku, a w rzeczywistości odzwaniamy do nich i oni oczywiście opowiadają nam fałszywą historię. Jak wiemy, metod wyłudzeń jest wiele, ale na wszystkie skuteczną obroną jest rozsądek i rozwaga.